And now I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kind of crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. Room. Tell me what you wanna do, baby. Let me love you, let me love you, let me love you, let me love you, baby. Let me love you, let me love you, let me love, let me love, baby. Let me love you. Just say the word and we can leave this place. Take you anywhere you want. As long as we're together, everything we do, you got me going on. No i witam się z wami, moi drodzy. Chwilkę już ten vlog trwał, czyli takie mieliście clean with me, przyspieszone, żeby to, słuchajcie, w prawdziwym życiu tak fajnie, szybciutko szło, jak tutaj na filmie, no niestety. Ale słuchajcie, tak upływa mi poranek, czyli pod kątem dzisiaj sprzątania. Pralka w tle, to już moje trzecie pranie dzisiaj, ale słuchajcie, jest taka piękna pogoda, że postanowiłam wszystko poprać, co miałam, pościele, koce, ubrania, ręczniki i wywiesić na dworze. Niech to sobie wyschnie, niech to, wiecie, nabierze takiego pięknego zapachu. Ale teraz czas na obiad i dzisiaj dwa dania przygotowuję. Już mi się tam gotuje woda na makaron. Nastawię całą paczkę makaronu świderki. Część zużyję do zupy pomidorowej. Zupę pomidorową będę robiła na bazie rosołu, który mi został, i pasaty pomidorowej. I będzie to, słuchajcie, przepis z Thermomixa, czyli pomidorowa spod szerenicy. Ja wam o tej zupie już nieraz wspominałam. Uwielbiamy ją po prostu. Także ją, słuchajcie, zaraz zrobię. Do niej potrzebujemy tak naprawdę, no właśnie, ja daję rosół, pasatę i jedną cebulę. I jako drugie danie, moi drodzy, to będzie znów ten sam makaron. Trzeba sobie ułatwiać, umówmy się, z kurczakiem. Tutaj mam piersi z kurczaka. Wczoraj byłam na zakupach w Lidlu, także proszę bardzo, świeżutkie. I słuchajcie, to jest kurczak z zielonych ferm. Taka seria mięsa wyszła w Lidlu, także staram się z reguły już teraz ją kupować. Kupiłam, słuchajcie, też pieczarki w promocji 50% taniej, czyli ta taka, wiecie, pomarańczowa metka, złoty 90, a to są te biopieczarki, więc szkoda było nie wziąć. Mam taką małą cukinię i do tego sosu również cebula, czosnek. Podsmażę, słuchajcie, to wszystko, czyli najpierw kurczaka, cebulkę, czosnek, później dodam warzywa i na koniec zaleję wszystko taką śmietanką, może też wam pokażę jaką. O, proszę bardzo, ona również jest, słuchajcie, z Lidla. Także dzisiaj taki obiad, będę wam tutaj oczywiście pokazywała co nieco. Stwierdziłam, że tak będzie pysznie, ale przede wszystkim sprawnie mi pójdzie i będę miała aż dwa dania, więc dobrze. Zaczynam, moi drodzy. Thermomix już się przygotowuje. Szkoda czasu do stracenia, ponieważ mamy godzinę już w 10:30, a ja tak po 12:00, 12:20, 12:30 już wyjeżdżam po moje dziecko do przedszkola. O, proszę, jeszcze mąż tutaj dzwoni. Halo? Jak to? W porządku, będę robiła ci jedzenie. Obiad. No, no to rób. Nie obijaj się. No nie obijam się. Nie ma szans. Mąż mnie zagadał, ale w tym czasie nastawiłam zupę, także już pierwsza jakby tura tego, co miałam zrobić, się robi. Teraz, słuchajcie, obiorę sobie szybciutko te pieczarki, odkroję to, co niepotrzebne z kurczaka i będę podsmażać. Jeżeli macie jakieś fajne pomysły jeszcze na szybkie obiady, to chętnie, słuchajcie, je poznam. Ja, tak jak wam wspominałam nieraz, nienawidzę stać w kuchni. Uwielbiam szybkie dania, smaczne dania, treściwe, ale nie lubię nad nimi spędzać dużo czasu, także każda rada, słuchajcie, będzie na wagę złota. No i dzieje się, moi drodzy, tutaj już... O,
zupka, zobaczcie, troszkę nabałaganiła, ale to nic. Makaron się gotuje. Tutaj będę podsmażała cebulę. Gdzieś dałam łyżkę. Tu jest. Podsmażę cebulę, później dorzucę kurczaka. Dopiero do tego wcisnę czosnek i warzywka pokrojone. Cebulkę postanowiłam podsmażyć na oliwie, nie na oleju. Tak będzie, wydaje mi się, smaczniej i zdrowiej. I moi drodzy, dobrze mi poszło. Makaron, zobaczcie, ugotowany. Jakbyście pytali, skąd mam ten durszlak, to kupiłam go wieki temu w Kiku. On jest super, bo zobaczcie, o. I wiecie, wszystko nam skapuje na tą białą miskę. Jest to komplet, także fajna sprawa. Zupka, proszę bardzo, przepyszna. A tutaj jeszcze kończy mi się podduszać sos. I wiecie co, nie użyłam całej tej śmietanki. Dałam no praktycznie połowę tego kartonika, wystarczyło moim zdaniem, żeby nie był, wiecie, zbyt rzadki. I przyprawy, jakich tu użyłam, to oczywiście sól, pieprz. I postanowiłam wypróbować tę przyprawę, czyli pomidor z bazylią i czosnkiem oraz papryka słodka mielona. No i tak, ja przechowuję przyprawy póki co w takich o torebkach organizować. Słuchajcie, to już będę sobie w nowym domku. I tutaj już, słuchajcie, czeka na mnie herbata, już się parzy, także zaraz dodam miód, sok malinowy. No i posiedzę chwileczkę przed komputerem. Jednak wiecie co? Nie tak szybko usiądę do komputera i herbatka chwilę zaczeka, bo jak wyszłam z kuchni, to moim oczom ukazał się kosz prania. Przed momentem go tu odłożyłam i już, wiecie, zapomniałam, także nie. Jeszcze to trzeba powieść. I już jesteśmy w domu. Nadia poszła dzisiaj na drzemkę. Z reguły już drzemek nie miewa, ale dzisiaj wydaje mi się, to też środek tygodnia, no po prostu potrzebowała jej. Widać było po niej okropne zmęczenie, także niech sobie pośpi. My już, słuchajcie, też po obiedzie zmywarkę mam nastawioną, czekam aż skończy, bo już kolejne naczynia tutaj te poobiadowe się piętrzą, więc pochowam. I tak, kochani, będę kończyć tego vloga. Dziękuję Wam pięknie, że ze mną byliście. Kończę teraz, dlatego że później jak Nadusia wstanie, szybko, wiecie, ją ogarnę, coś tam porobimy i ja wieczorem mam wizytę u lekarza, po raz kolejny u neurologa, także wzięłam się, słuchajcie, za moją migrenę naprawdę mocno. No, trzymajcie kciuki, żebym chociaż w jakimś stopniu ją zwalczyła przy pomocy pani doktor. Raz jeszcze pięknie Wam dziękuję za to, że spędziliście ze mną czas. Dajcie znać, czy takie po prostu zwyczajne vlogi, taki dzień ze mną, poranek ze mną i w ogóle, wiecie, z moimi obowiązkami, takie codzienne, normalne, zwyczajne życie, czy Wam się to podoba i czy chcecie częściej właśnie tego typu filmy. Dobrze, uciekam, nie zatrzymuję Was również. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie koniecznie też ślad po sobie, komentarz, kciuk w górę, będzie mi bardzo miło. Buziaki i do zobaczenia w kolejnych filmach.